Panu powiem tak. Moim serdecznym przyjacielem jest Szewach Weiss. Niech pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani tak jak ale Żydzi. Pan... To jest Robert Mazurek i jego najlepsze wypowiedzi w RMF FM. Ale jeśli pan... jak się zaczynała historia Żydów? No, chce pan powiedzieć, że nagle jednego dnia mieliśmy sytuację, w której wyszli SS-mani, czy wyszły jakieś związki niemieckie i zaczęły tłuc Żydów? Nie, to było systemowo, przez lata. Od 1933 roku, jak Niemcy, jak Hitler doszedł do władzy, stało się to pewnym standardem. Z roku nie, na pan rok... Wybaczy, ale nie, pan wybaczy, ale nie, pan wybaczy, nie będę, no nie będę prowadził rozmowy dalej w ten sposób. To znaczy naprawdę są jakieś granice i uważam, że te granice przez Roberta Biedronia, a w tej chwili również przez pana, jeśli pan to usprawiedliwia, zostały przekroczone. I to nie jest granica polemiki politycznej, bo to może pan sobie prowadzić najostrzej, jak pan chce. Natomiast to, co wy robicie, jest... Znaczy ja panu powiem tak. Moim serdecznym przyjacielem jest Szewach Weiss. Niech pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani tak jak ale Żydzi i że to wszystko prowadzi do takiej sytuacji. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Gdzie była bitwa pod Parkanami? Nie, geograficznie nie mam zielonego pojęcia. Maria. To pan sobie sprawdzi na mapie, a państwu powiem, że to jest w tej chwili, to są okolice Ostrzychomia, to jest, no powiedzmy, że to pogranicze słowacko-węgierskie. Tam była bitwa pod Parkanami. Jakiś czas temu zresztą. A kto tam w ogóle walczył? No skoro już pan... No ale pan redaktor... To kto walczył? Dobrze, ale pan redaktor mnie w ogóle odszedł od... To jest bardzo dobre pytanie. Kto walczył w bitwie pod Parkanami? Pan redaktor odszedł pana, od... Turcy z armią sobie. Dobrze, ale no, bo pan redaktor odszedł od... Pan chce być erudytą, to ja tylko grzecznie w to wchodzę. Dobrze, no błagam pana. Ale... Ten erudycyjny zamysł polegał na czym innym, bo to gdzieś... Bo znałem tylko słowo Parkany. Nie, dobrze, bo gdzieś, tak gdzieś u Niziurskiego padała bitwa pod Parkanami jako przykład... O Niziurskim chciałby pan porozmawiać? Jako przykład prostackiego mordobicia. Proszę bardzo. A co Niziurskiego pan czytał? Oprócz oczywiście sposobu na Alcybiadesa. Oprócz sposobu na Alcybiadesa... O, to znalazł się erudyta. Nie, bo nawet nie, nie pamiętam tytułów. Nie. To proszę o sposobie na Alcybiadesa. Zachodzi słońce nad wędzarnią krwawo, słychać krzyk drobiu więckowskiej nieświeży. Proszę dokończyć poemat. Matko święta, się Niziurskiego na pamięć nie uczyłem. No, błagam pana, no, na Boga. No. Słynny poemat. A nawet nie wie pan, czyj to był poemat. Ja mam. Rozumiem, że pan wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe, prawda? A może nie wiem. Nie wie pan? A może nie wiem. No, wydawało mi się, że skoro pan jest posłem, to akurat konstytucję w tych najprostszych jej elementach, a, wie pan. Na poziomie WOS-u z pierwszych lat podstawówki, a, no, wie pan. Czyli siódmej, ósmej klasy tam wtedy jest WOS. Zgromadzenie tak, Narodowe, to ja pana poinformuję, to jest Sejm i Senat połączone. Mhm. To jest Zgromadzenie Narodowe. Tak. Czy pan wie, jak się stawia prezydenta przed Trybunał Stanu? Wie pan co, wiedzą to ludzie, którzy go przed ten Trybunał Stanu... Nie, wie pan co... Pan mówi mi w studiu, że uważa, że należy postawić Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu. Pan nie wie oczywiście, że potrzeba jest do tego 2/3, to ja pana poinformuję, 2/3 parlamentarzystów, czyli 2/3 członków Zgromadzenia Narodowego, którego to zgromadzenia też pan nie zna. Wie pan co, jak ja... Znaczy pan powiedział, że trzeba prezydentowi Dudzie dać nie długopis, tylko liczydło, tak? Tak jest. Myślę, że liczydło by się panu też przydało. No panie pośle, no niech pan policzy. Ja nie o tym, co tam się działo. Nie rozmawiam o słowach tych moim zdaniem obłąkanych ludzi, którzy oskarżają pana o całe zło tego świata. Ja pana pytam o prostą decyzję budżetową. Obiecaliście 7 milionów, daliście 4. Nie będę się do tego ustosunkował. To nie są... To są publiczne pieniądze na Boga, panie premierze. Powinien pan to, co pan mówi, te informacje są nierzetelne i nie będziemy o tym rozmawiać. Nierzetelne. Dziękuję jest bardzo. Pismo, które ma ECS. Dziękuję panu za rozmowę. No więc mówił o założeniach. Mam to traktować niepoważnie, że tak sobie wychodzi facet i po prostu plecie? No, są rozważane różne rozwiązania, więc to jest powiedzenie o tym, chwili, że takie rozwiązania. Pan w tej chwili sugeruje, że Jacek Sasin sobie wychodzi. Ja nie sugeruję, to pan sugeruje. Wychodzi sobie i coś tam sobie opowiada. I nie należy się w ogóle do tego przykładać jakiejś wagi, tak? Nie, należy do tego przykładać wagę, ale ponieważ nie ma projektu ustawy, to nie ma co roztrząsać kwestii dotyczących
dotyczących tego, co może, a nie musi to się znaleźć. Oczywiście, szanujmy swój czas. Skoro pan nie chce odpowiadać na żadne pytania, to ja już panu serdecznie podziękuję chyba za rozmowę. Ja też bardzo panu panie podziękuję. Panie Mesińsko, państwu do widzenia. Zapoznał się pan chociażby z tym wystąpieniem, że dziecięcy telefon zaufania działa tak, całą dobę. Tak, nie całą dobę, to nie jest prawda. Nie jest prawda. Nie jest prawda, że działa całą dobę. Panie ministrze, nie jest prawdą, że telefon zaufania działa całą dobę. On działa od... Więc myśmy to sprawdzili. Rzeczywiście można się tam dodzwonić, ale nie działa całą dobę. Ale akurat... Działa całą dobę, panie redaktorze. I proszę próbować, na pewno się pan dodzwoni. Proszę tutaj naprawdę fejków nie siać. I... Najpierw sprawdźmy, jak działa telefon zaufania całą dobę. Witamy na bezpłatne... Jakieś problemy techniczne? ...telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Informujemy, iż telefon czynny jest od godziny 8.15 do 20. Dziękuję serdecznie, to wszystko. Wie pan, to teraz proszę powiedzieć, kto szuka fejkowcy? Ja czy pan? Pan myli rozmowę z Wiecem, na którym zresztą i tak by nikt pana nie słuchał, gdyby pan mówił w ten sposób. Proszę. Dlaczego? Dlatego, że to są takie... Panie redaktorze, proszę bardzo. Bo to są te straszne decyzje Jarosława Kaczyńskiego, który dzieli Polki i Polaków zamiast zajmować się ich prawdziwymi problemami. I my, Platforma Obywatelska, jesteśmy przeciwko działaniom Jarosława Kaczyńskiego i rządowi Prawa i Sprawiedliwości, który nie walczy z koronawirusem, tylko zaostrza walkę polityczną, żeby dzielić Polki i Polaków. Chce pan tak jeszcze? Ja mogę tak długo, nauczyłem się od was. Panie redaktorze, wychodzi to panu doskonale. No tak, to jest karykatura posłów Platformy Obywatelskiej. Nie, to nie jest karykatura. To, co mówiłem ja, to jest karykatura. No, kłaniam się nisko. Do widzenia.